marszałek, Wysoka Izbo, na mojej ręce symbol protestów rolniczych, które w sposób i w skali nie bezprecedensowej, niespotykanej odbywają się w tych tygodniach, w tym miesiącu w Holandii. Dlaczego te protesty rolnicze? Ano dlatego, że ekofanatycy, którzy rządzą w Holandii, również pod naciskiem trendu, jaki idzie z Brukseli, również pod naciskiem trendu, jaki promuje eurokomisarz do spraw rolnictwa, mianowany przez rząd PiS-u, pan Wojciechowski, są niszczeni. Rolnictwo holenderskie jest niszczone. I może ktoś powiedzieć, no przecież rolnicy w Holandii to naturalni konkurenci rolników polskich. Ale prawda jest taka, że sprawa jest wspólna. Ponieważ te rozwiązania, ponieważ ten trend na uczynienie Europy obszarem bez przemysłu, bez rolnictwa, bez energetyki, ten trend jest dzisiaj w Holandii silniejszy, za chwilę będzie w Polsce. Za chwilę te wszystkie rozwiązania, te nowinki, likwidacja produkcji rolnej, likwidacja żywności za chwilę dotrze do naszego kraju w jeszcze większym stopniu. Dlatego dzisiaj z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować niewielkiej grupie, bo ich jest zaledwie około 50 tysięcy w Holandii rolników, ale bardzo wysoko wydajnych. Holandia jest największym eksporterem żywności na świecie. Mało sobie osób zdaje z tego sprawę. Holandia jest dzisiaj potęgą, jeśli chodzi o nowoczesne, zmechanizowane rolnictwo. Chciałem podziękować tym, którzy właśnie w Holandii dzisiaj walczą nie tylko o swoją sprawę. Walczą o to, żeby fanatycy rządzący dzisiaj w Europie przegrali. Walczą o to, żeby fanatycy, którzy chcą zniszczyć nie tylko holenderskie, ale polskie, europejskie rolnictwo, przegrali ten bój. To jest kluczowa sprawa. Pełna solidarność z holenderskimi rolnikami.